wszystkich biegaczy. Na trasie stoją panowie w kamizelkach, jeżeli ktoś źle się poczuje. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do tych panów. Na pewno będzie udzielona pomoc. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić pana burmistrza, przepraszam, przewodniczącego Rady Miasta, pana Tomasza Wyszowskiego. Witamy go serdecznie o otwarcie dzisiejszego półmaratonu. Dzień dobry. Pan burmistrz właśnie się szykuje do biegu, dlatego nie chcę przemawiać. Burmistrz numer 75, witamy go serdecznie. Przedstawicielem jest nam władzy węgorzewskiej w tym półmaratonie. A proszę Państwa, ja się cieszę, że tylu was przyjechało. W zeszłym roku 71 osób, teraz ponad 100. Niektórzy mają numer 148, 134, ale ponad 100 was jest. Cieszę się, że coraz więcej ludzi biega. Cieszę się, że przyszliście dzisiaj uczcić Święto Narodowe, które odbyło się tydzień temu, a my zawsze czcimy to biegiem tydzień później. Życzę, żeby wszystko odbyło się zgodnie z waszym planem, żeby wszyscy dobiegli i byli zadowoleni i żeby pogoda wam sprzyjała. Bieg uważam za otwarty, zapraszam na start. Chciałbym przypomnieć zeszłorocznych zwycięzców kategorii kobiet. Pani Marta Żawicka, Łotw Przygód. Drugie miejsce, pani Marta Sokołowska, Augustu. I trzecie miejsce, Joanna Wydmowska, Augustu. Wśród panów pierwsze miejsce, Karol Zawowski, Malwanka Grajewa. Nie widzimy go dzisiaj. Drugie miejsce, Paweł Kaszkier, Suwalki. Witamy, jest już na starcie. I trzecie miejsce tam od roku zajął Paweł Pałat, jednostka wojskowa 2568 Węgorzewo.
wiem, czy ja pamiętam sensu. Taki był się starszy od nas. Drodzy Państwo, u nas jest gość. Gorąco go przywitajmy, Wiktor Aleksandrowicz z Osiecka. To ten pan. Gorąco go witamy. Przyjechał rowerem. Rower stoi tutaj, koło biura zawodu. To tylko 80 km. Polska, Rosja, Wiktor, Rosjowsk! We'll be right back.
58. Kolejny zawodnik. Gratulacje, brawo. Nie proszę. Okrzyńska! Ja mam równie wydmienię! Gorąco, fajna trasa, szkoda, że tak późno, w listopadzie powinno być w maju, w czerwcu, kiedy jest ciepło, pięknie, pięknie. Dla zawodnika, który kończy bieg. Super trasa. 142 numer. Elegancka, płaska, można śmigać.